Tomy, Jacek Pożycki, Małgorzata Sztyler-Furmaniuk. Tak, witamy ze Skoczowa, z naszego studia, w którym dawno nie byliśmy. Chyba, że ty tutaj chodzisz często. Ja chodzę sobie tu posiedzieć przy choince. Ale czas już przedświąteczny, także myślę, że najwyższy czas albo zacząć coś robić w chałupie. Myślimy o jakichś ciasteczkach, my jeszcze nie mamy, bo niestety Jacek by wszystko zjadł. Także jeszcze, że nie przynosiła to, co mi się udało już tam upiec. Ale za niedługo myślę, że już coś będzie i na stole. Dziecka wybierają już to, co pokruszone i co tam się Kasi nie udało. Natomiast choinki pojawiają się już w wielu miastach. Tak, w Skoczowie widziałem dzisiaj bardzo ładną, szeroką. W Cieszynie widziałem bardzo ładną, szeroką. W Ustroniu mają. Tak. Ale ja mam mamy taki konkurs. No. Tak, pomysł. Mamy na konkurs, drodzy Państwo. Napiszcie nam w komentarzach, kiero względem Was, choineczka je najpiękniejsza. I w nagrodę będzie można przyjść i wystroić choinkę u Gosi na przykład. Na przykład, serdecznie zapraszam. Dobrze, albo u mnie, albo tutaj. I trzeba przynieść swoje bombki, bo już mam taki. A najpiękniej to by były takie heklowane, jakby kto miał, to by mi się już ganz podobało. A tak na poważnie, Gosia upiecze kilogram rogalików albo uli. Nie ma problemu, już coś je, także będzie się czym częstować. Przechodzimy do życzeń. I żebyśmy też nie przesadzali z tym sprzątaniem, Gosia, ja tak myślę. Tylko chodzi o to, żebyśmy posprzątali w swoim sercu. Tak. Żeby jednak na świątecznie to tak na spokojnie i z rodziną, a nie tak szaleństwo żeby z pieczeniem. Żeby się nie dać zwariować, tak. Prawda? Mhm. Bo jednak drugo ludzko dłoń, ten człowiek obok jest najważniejszy i o tym pamiętajcie. A okna są tak czyste jak nasze powietrze, więc nie ma sensu szaleć. Dobrze, zaczynamy. To zaczynamy. 30 listopada urodziny obchodziła pani Ewa Broda z Ogrodzonej. Kiedy gości tłum oderwie cię od refleksji o czasie minionym, gdy zaśpiewają 100 lat przy stole suto zastawionym, odłóż wszystkie myśli na bok i baw się. To przecież twoje święto, twój czas, wolny od myślenia, wolny od martwienia się i od tego, co było lub jutro będzie. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 14 grudnia urodziny obchodził Marcin Sroczyński. Z okazji Twojego święta życzymy Ci kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości. Ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, abyś potrafił się cieszyć życiem w każdym jego momencie. Gromkie 100 lat śpiewają Małgorzata i Sławomir. 10 grudnia urodziny obchodziła pani Bożena Byrdziak. Z tej okazji dużo zdrowia, pomyślności, ludzkiej serdeczności, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego, co najlepsze od kochającego brata Wojtka z rodziną. 17 grudnia 11 urodziny będzie obchodził Łukasz Kenik. Z tej okazji dużo zdrowia i samych pełnych uśmiechu dni. Niech Ci się spełnią wszystkie marzenia, samych dobrych ocen w szkole i mnóstwa radości każdego dnia. Wszystkiego najlepszego życzą babcia Zosia, Marta i Andrzej. 17 grudnia urodziny obchodzi Zofia Macura z Cieszyna. Z okazji urodzin życzymy Ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w Twoich oczach, były kryształowe łzy szczęścia, aby radosnego uśmiechu na Twojej twarzy nie zakryły ciężkie chmury smutku, aby płatki róż wyścielały drogę Twego przeznaczenia, a szczęście, zdrowie, radość i miłość były przeznaczeniem Twych dni. Tego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. 17 grudnia urodziny obchodzić będzie Ewa Kuś z Cieszyna. Wszystkiego najlepszego. Po pierwsze zdrowia dobrego, po drugie życia pięknego, po trzecie smutków niewielu, po czwarte dojścia do celu, po piąte przyjaciół licznych, po szóste samych dni ślicznych, po siódme uśmiechu na twarzy, po ósme dalekich wojaży, po dziewiąte błogiego snu i po dziesiąte lat życia 100. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. A teraz o uwagę poprosimy panią Elżbietę Barańską z Zebrzydowic, która 17 grudnia będzie obchodzić swoje urodziny. Samych uśmiechów, przyjaciół 100, tysiąca przygód, bajecznych snów, worka prezentów, uciech bez liku, słonecznych dni, lodów na patyku i mnóstwa, mnóstwa słodyczy. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki z Goleszowa. A teraz o uwagę prosimy pana Waldemara. Z okazji urodzin panu Waldkowi, pracownikowi elektrociepłowni w Cieszynie,
Z okazji urodzin, niekończącej się energii do działania, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, siły i odwagi do ciągłego płynięcia pod prąd, umiejętności radzenia sobie z życiem pod ciągłym napięciem i dużo ciepła, zwłaszcza w nadchodzących zimowych wieczorach. Tego życzy oddany Pan Kot. Proszę Państwa, to były wszystkie życzenia. Oczywiście mamy też piosenkę. Świąteczną już? Tak. Prosto z ręku w Ustroniu, najprawdopodobniej. Chwaściu tam śpiewa. No i co? I praktycznie jeszcze święta, czyli można składać życzenia. Zapraszamy Państwa do nadsyłania tych życzeń świątecznych. Tak, na adres mailowy koncert@ox.pl. Tak. A Ty już masz plany na Sylwestra? Nie, chłopie, ja ani nie wiem, czy ja dożyję do tego Sylwestra, a Ty się miał już o plany. To jeszcze tyle dni, że jeszcze się coś i wykombinuje. Na pewno jeszcze jeden koncert przed Sylwestrem, prawda? Będzie. Jeszcze ze dwa. No, także dużo może czasu jak marasu, jak to mówią, a że marasu mamy coraz mniej, bo sprzątamy, to zapraszam Państwa do następnego koncertu i do uwidzenia. Do uwidzenia. Moi Roztomili, nasi Roztomili. W ten szczególny dzień znów sięgamy po swe ręce, gdy choinka lśni, każde słowo jest prezentem. W ten szczególny dzień Ty i ja patrzymy sercem, gdy kolęda brzmi, dobra jest w nas nieco więcej. W ten szczególny dzień daję Tobie w sercu przestrzeń, daję Tobie w sercu przestrzeń. W ten szczególny dzień, w ten szczególny dzień obiecuję Ci, nowy rok szczęście przyniesie. W ten szczególny dzień chciałbym móc być tego pewien. Więc obiecaj mi, że nie znikniesz, że nie znikniesz już mi. W ten szczególny dzień chciałbym móc być tego pewien. Więc obiecaj mi, że nie znikniesz. 3, 2, 1. Brzegiem. Przekonajmy się, co się kryje za zakrętem. W ten zwyczajny dzień Ty i ja przez życie biegiem. To Bóg jeden wie, czy spotkamy się na mecie. W ten zwyczajny dzień może Wy mi odpowiecie, czemu każda z chwil nie może być jak święta świętem. Czemu nie może tak być? Wszystko, co w nas tkwi, ujdzie tak jak powietrze. W ciągu kilku dni ja też to wszystko spieprzę. Chociaż dobrym chcę być, chociaż dobrym chcę być. Wszystko, co w nas tkwi,